dobry. Pozdrawiam Was serdecznie w kolejnej odsłonie Dziennika Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej, w tym nowym dniu, z nowym hasłem dnia, które tenże dzień nam przynosi. A jest ono zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich w 8 rozdziale, wierszu 39, gdzie jest napisane: radując się, jechał dalej swoją drogą. Drodzy internauci, któż to taki? Kim był ten, który radując się, jechał dalej swoją drogą? Otóż to był skarbnik i minister finansów na dworze potężnej królowej Kandake w Etiopii, dziś tak biedniej, wtedy potężnego kraju. Był więc człowiekiem spełnionym, był bogaty, można powiedzieć, był naprawdę bogaty. Ale okazuje się, że to jego bogactwo to nie wszystko. Najwyraźniej czegoś mu brakowało, czegoś, co mogłoby nadać jego życiu stabilność i sens. W swojej etiopskiej ojczyźnie prawdopodobnie usłyszał o Bogu Żydów. A ponieważ mógł sobie na to pozwolić i ponieważ miał w sobie taką wielką tęsknotę, co zrobił? Udał się do Jerozolimy, aby oddać mu cześć. Tam jednak musiał przejść wielkie rozczarowanie. Dlaczego? Ano jako męski urzędnik na dworze królowej był eunuchem, czyli mężczyzną pozbawionym męskości. Tak mówi tekst grecki, a to oznacza, że prawdopodobnie nie pozwolono mu nawet wejść do świątyni. Stąd też 2000 kilometrów na darmo, tygodnie trudów na nic. Prawdopodobnie nie znalazł tego, czego szukał. I tu właśnie jest ten moment, kiedy rozczarowany wyrusza w podróż do domu i spotyka człowieka wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie, Filipa, który pyta go: czy ty rozumiesz to, co czytasz? Ten minister finansów czyta trudny fragment z księgi proroka Izajasza. Chodzi o owcę, która jest potępiona, upokorzona i zabita. Wysoki urzędnik czyta i nic z tego nie rozumie. I Filip zaczyna od tego słowa pisma i opowiada mu o Jezusie. Minister finansów w pewnym momencie uświadamia sobie: Jezus ukrzyżowany, zmartwychwstały, żyjący, oto kogo szukam. Jezus jest odpowiedzią na moje pytania. Jest celem mojej tęsknoty. Jezus jest wsparciem dla mojego życia. To właśnie w Jezusie odnajduję sens. Z Jezusem znajduję przebaczenie, z Jezusem znajduję przyszłość, z Jezusem znajduję i rozpoczynam nowe życie, a także życie wieczne. Jezus zmartwychwstały spotyka się, drodzy, z ludźmi także i dzisiaj. Poprzez słowo Biblii, które do nas dociera, również i przez tę chrześcijańską telewizję internetową, która na pewno wypełnia swoją misję. Niemniej jednak nie zapominajmy o naszych wspólnotach, o naszych zborach, o naszych parafiach, do których należymy. Nie uprawiajmy chrześcijaństwa w pojedynkę, bo to nie funkcjonuje. Wróćmy do naszych kościołów, do naszych parafii, do społeczności, w których wyrastaliśmy, aby te społeczności tworzyć, by tam razem poprzez zwiastowane słowo wzrastać dla Chrystusa. Drogi bracie, droga siostro, być może właśnie teraz ten Jezus spotyka się z tobą, aby twoje oczy i serce otworzyły się, abyś, drogi bracie, droga siostro, zrozumiał, że Jezus to jest ten, którego szukam, że Jezus to jest ten, którego ja potrzebuję. Biskup Mikołaj von Zinzendorf, którego płaskorzeźba znajduje się na ambonie Mikołowskiego Kościoła Świętego Jana w Mikołowie, tak napisał: Zbawiciel powinien promieniować z naszego spojrzenia, żeby było widoczne, że On, czyli Chrystus, w nas żyje. Życzę Wam błogosławionego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia.